Cześć, witam Was Ola z bloga Dwa Smaki. Zapraszam Was dziś na wiosenną sałatkę z soczystym zielonym groszkiem. Przepis ten pokazuję w ramach kampanii marki Bonduelle, w czasie której pokazuję Wam przepisy z użyciem produktów gotowanych na parze. I dzisiaj będę używać takiego zielonego groszku w puszce, gotowane na parze. Zaczynam od przygotowania sosu. Najpierw wycisnę sok z limonki. Do małego słoiczka wlewam miód, oliwę, sok z limonki, dodaję sól i pieprz. Słoiczek zakręcam i kilka razy nim potrząsam, żeby wszystkie składniki sosu się wymieszały. Jajka gotuję na twardo. Rzodkiewkę kroję w cieniutkie plasterki, a dymkę drobno siekam. Awokado kroję na ćwiartki, obieram i kroję w półksiężyce. Obrane jajka kroję na ćwiartki. Listki kolendry płuczę i osuszam na papierowym ręczniku. Z cykorii zdejmuję wierzchnie liście. Myję je, osuszam i układam na półmisku. Na każdym liściu układam kolejno wszystkie składniki sałatki. Całość polewam wcześniej przygotowanym sosem. Sałatka jest już gotowa. Jak sami widzieliście, nie jest trudna do przygotowania, a może być fajną ozdobą wiosennego stołu. Jest pełna soczystych i chrupiących warzyw, a dzięki dodatkowi jajka i awokado można się taką sałatką nasycić. Zachęcam do jej wypróbowania. Jeżeli spodobał Wam się ten przepis, zapraszam do przejrzenia innych przepisów, które pokazuję w ramach kampanii marki Bonduelle. A dzisiaj to już wszystko. Cześć!